Dzień dobry wszystkim. Witam w kolejnym materiale. Materiał z cyklu Pomiędzy Przestrzeniami. To oznacza, że nigdzie nie pojechałem, nigdzie nie jestem, ale jest temat. Ale jest temat. Ja mam czas, z drugiej strony nie ma pogody. Z trzeciej strony zacząłem już tu powoli sobie sprzątać tą swoją miejscówkę, tutaj kącik roboczy w kuchni. W rezultacie zacząłem to miejsce już na tyle lubić i doceniać możliwość, że mogę sobie zrobić materiał na szybko, zaraz po pracy. I nie muszę wymyślać jakoś, dużo czasu to nie zajmuje, żeby gdzieś pojechać, gdzieś się rozstawić. Takie rzeczy około techniczne zazwyczaj zajmują dosyć dużo czasu, więc dzisiaj studyjnie może się do tej formy przyzwyczaję. Jaki jest temat dzisiejszego materiału? Tak na szybko, w dwóch słowach, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. No i oczywiście w moim stylu możemy oczywiście powiedzieć to w dwóch słowach, ale po co wybierać najprostsze rozwiązanie, skoro istnieje absurdalnie skomplikowana alternatywa, więc ja sobie tak myślałem, że można by ten materiał jakoś zatytułować. I wymyśliłem sobie tytuł o sposobach radzenia sobie z nachyleniem osi Ziemi względem ekliptyki, czyli 23,5 stopnia, a Bushcraft. Ładny, podoba mi się tytuł. On jeszcze nic oczywiście nie mówi, więc mam nadzieję, że tytuł filmu nazwę tak, żebyście wiedzieli chociaż w jakiego typu materiał wchodzicie. Te 23,5 stopnia nachylenia osi Ziemi względem ekliptyki daje nam na naszej planecie coś takiego jak pory roku. I my akurat, jeżeli chodzi o Ziemię, możemy czuć się obywatelami klasy premium, jeżeli idzie o planetę w odniesieniu do Układu Słonecznego, ponieważ tych pór roku mamy aż 4, a to nie jest reguła, bo przykładowo pobliski sąsiedni Mars o warunkach w cudzysłowie mocno naciąganych, podobnych, że tam teoretycznie wygląda przynajmniej na zdjęciach mniej więcej jak na Ziemi. Tam są tylko dwie pory roku i gigantyczne problemy z rozwieszeniem hamaka. Tutaj mała przerwa, bo jako fan astronautyki i astronomii, ale też astronautyki, dopiero co wylądował na Marsie łazik Perseverance. Jest to łazik o konstrukcji takiej samej, oparty na konstrukcji łazika Curiosity, który tam sobie łazi od 2012 roku. Dla bushcraftowców na pewno istotną informacją będzie to, że te łaziki mają każdy 2, mają maszty o wysokości 2,2 metra, co oznacza, że jak zdechną i NASA przestanie się nimi interesować, będziemy mieli pierwsze miejsce na Marsie, gdzie będziemy mogli sobie rozwiesić hamak. Ale to taki temat trochę obok i trochę nieżyciowy. My wracamy, jeszcze nie zaczęliśmy właściwego tematu, bo ja się oczywiście jak zawsze guzrzę. O czym będzie dzisiejszy materiał? Dzisiejszy materiał będzie o tym, że zostawiamy sobie te dwie pory roku cieplejsze. Skupiamy się na tych zimniejszych, ponieważ dzisiaj będzie o termice, a tak dokładniej o ogrzewaczach do rąk, o ogrzewaczach do dłoni. I wreszcie powiedziałem to pewnie w 10 minucie filmu, że dzisiaj będzie materiał o ogrzewaczach do dłoni. Ja tego materiału jeszcze nie robiłem, a uważam, że jest to duży błąd, ponieważ w wyjściach takich na zewnątrz, outdoorowych, termika, izolacja termika to jest coś podstawowego. I mam materiały na kanale popełnione na temat karimat jako izolacji od podłoża, na temat śpiworów jako zapewnienia sobie ciepła oraz schronienia jako zapewnienia sobie schronienia. A o ogrzewaczach do rąk materiału jeszcze nie zrobiłem, a uważam to za duży błąd i przyszło mi to do głowy właśnie po zimowych wypadach, kiedy to ogrzewacze do rąk zadziałały w dwa sposoby. Będę mówił oczywiście wszystkie rzeczy na podstawie swojego doświadczenia, nie będę czytał internetu ani powielał opinii na forum, więc ja się skupiam tylko na tym, czym te ogrzewacze, gadżety są tutaj, rekwizyty są przygotowane, czym te ogrzewacze są dla mnie i jak one u mnie działają. Omówimy sobie oczywiście, żeby nie było, materiał trochę się różnił od innych materiałów na YouTubie, więc obowiązkowo, jak już wiecie, jestem historykiem, będzie historia tego, jest bardzo ciekawa, ale nie uprzedzajmy faktów, oraz przede wszystkim będzie też zasada działania, jak one działają, żeby o tym też za chwilę. O ogrzewaczach do dłoni materiału nie miałem, czym one dla mnie są, to tak, dwie sytuacje. Potrafią albo uczynić noc niekomfortową, taką, która będzie komfortowa i dobrze ten wypad zapamiętamy, będziemy chcieli powtarzać. Albo może też na moim przykładzie, może spowodować, że noc, której bym nie przetrwał do końca, znaczy nie to, że od razu umarł, ale po prostu trzeba by się zawijać z miejscówki, taka noc, która by nie wyszła, uczynić ją zdatną do dotrwania do rana, żeby wypad był zaliczony. Niekomfortowo, nie fajnie, ale zaliczony. Obydwie wspomniane sytuacje, bez komfortu, komfort, bez szansy przeżycia na przeżycie,
Ja doświadczyłem w dwóch przypadkach. Po pierwsze, czasami się tak zdarza, że po prostu gdzieś idziemy i trafia się, że to nie jest nasz dzień, że to nie jest dzień. Organizm jest albo jakiś rozkojarzony, albo osłabiony. W każdym razie z jakiegoś niewiadomego jakiego powodu, pomimo dobrze dobranego wyposażenia, nie jesteśmy sobie w stanie zapewnić tej termiki. Ciało po prostu no, nie chce się rozgrzać. W takim wypadku właśnie te ogrzewacze, jako teraz już u mnie obowiązkowy element wyposażenia, ponieważ w tym wypadku nic nie ważą, a generują ciepło. Uważam, że są bardzo ważnym elementem wyposażenia i to nie jest gadżet. I to nie jest gadżet, to za sobą warto mieć. Więc taki przykład był to właśnie, że po prostu nam się dzień nie trafił, zdarza się. Drugi przykład to taki, że po prostu no, zaeksperymentowaliśmy i źle sobie dobraliśmy w jakiś sposób materiał, system do ocieplenia. No, mnie się to przykładowo właśnie zdarzyło rok temu, jak zaeksperymentowałem sobie z eksperymentalną klimatą i się okazało, że zrobiona była nie z tego materiału, który powinien być wykorzystany do celu izolacji. No i nie powiem, żebym przetrwał tą naskę, ja się o czwartej i tak musiałem zawijać, no ale przynajmniej powiedzmy, że było to ewakuacja nad ranem, wczesnym, bardzo wczesnym, a nie ewakuacja po przyjściu z powrotem na bazę. Materiał, jak już wstępnie prawie się sam zaspoilerowałem, będzie historyczny i będzie chemiczny. Ja tak, to też zaspoilerowałem się. Jestem historykiem, więc łatwiej mi się robi pomysł na przebieg odcinka, jeżeli ja to sobie chronologicznie ułożę i od chronologii zaczniemy. Ale też dużą częścią materiału będzie część fizyko-chemiczna. I teraz tak, ja sobie czytając się, przygotowując do tego materiału, jak zawsze miałem bardzo dużą frajdę, ponieważ nie wiedząc o czym się dowiaduję, no bo chcę powiedzieć coś konkretnego, więc chcę wyjść poza jakby najbardziej te powierzchowne warstwy wiedzy. No i wchodzimy coraz głębiej, a to się okazuje z kopania mega ciekawych rzeczy, dzięki której mam się właśnie też okazję tutaj troszkę pomądrzyć i wyróżnić mój materiał na tle innych materiałów w internecie. Więc będzie historycznie od strony chronologicznie i będzie chemicznie. Ja będę tą chemię starał się tak wytłumaczyć, jak ją zrozumiałem. Jako, że jestem oczywiście przypadkiem stuprocentowego humanisty, to nie zawsze mi to zrozumienie tych zasad działania w lot przyszło. Jakkolwiek postaram się to wytłumaczyć tak, jak to zrozumiałem. Dzięki temu będziemy przynajmniej, jeżeli ja tego w ogóle nie skumam, to będziemy wiedzieli, dlaczego to ciepło się robi. I że nie jest przede wszystkim to w sposób magiczny. To nie jest Harry Potter, proszę Państwa. Tymi czterema rozwiązaniami, które mam tutaj przygotowane, rządzą się konkretnie prawa i znajomość tych praw umożliwi skuteczne, efektywne wykorzystanie tych ocieplaczy, ponieważ jak zobaczycie, jak one działają, się okaże, że nie każdy typ w każdej sytuacji da radę i przez głupią niewiedzę co do zasady działania tego urządzonka możemy po prostu się zdziwić, że hola, ono nie działa. Nie, ono nie działa, tylko nie wiemy na jakiej zasadzie działa i dlatego nie wystartowało. Tak. Więc zaczynając z temat chronologicznie, czyli historycznie, no to oczywiście dużą pokusą było cofnięcie by się do prehistorii, ale to jest niebezpieczne rozwiązanie, ponieważ cofnięcie się do prehistorii mogłoby mnie doprowadzić do niebezpiecznej historyjki w postaci, że pierwszym zdanym ludziom ogrzewaczy do dłoni było jelito kozy, zwłaszcza gdy się w tej kozie jeszcze znajdowało. Nie, my idziemy dalej, zostawiamy prehistorię, kozy też zostawiamy w spokoju i przenosimy się dalej, przenosimy się dużo dalej, przenosimy się do czasów nowożytnych, do wieku XIX, tak naprawdę do drugiej połowy wieku XIX, a dokładniej do 1891 roku, kiedy to Jonathan T. Ellis w 1891 roku wynalazł i opatentował pierwszy w historii znany ogrzewacz do dłoni. Był to ogrzewacz węglowy, tak, dokładnie taki węglowy, jak sobie wpiszecie w internecie, to Wam takie ogrzewacze się pojawią. Tylko czy Wy o czym wiedzieliście, że to już ma 130 lat historii, taki ogrzewacz? Nie, nie wiedzieliście, ja też o tym nie wiedziałem. Dlaczego? Ponieważ patent się pojawił, był 1891 rok, wynalazek został wynaleziony, ale on nie wszedł do masowej produkcji. I to jest cały ambaras, że wynaleźć i zrobić patent to jedno, ale upowszechnić coś poprzez wprowadzenie, wynalezienie metod efektywnej i ekonomicznej masowej produkcji to jest zupełnie coś innego. 130 lat temu to nie pykło. Nie ma, z tego co znalazłem, żadnych danych o tym, żeby te ogrzewacze były produkowane masowo. One na swoje 5 minut musiały poczekać no prawie 100 lat do drugiej połowy XX wieku i pojawić się wraz z rozwojem nowoczesnej, rozumianej w dzisiejszy sposób, turystyki. Następny,
Tutaj właściwie też bym mógł zrobić jeszcze, jako że mi się nigdy nie spieszy, warunki mam komfortowe, temat jest typowo pogodankowy. Jonathan T. Ellis wynalazł te ogrzewacze do dłoni z pomyślunkiem o północnoamerykańskich traperach. I im miały w domyśle służyć i myślę, że nie planuję materiałów, które by mnie tak zbliżyły do tematu, który tutaj chciałem zrobić małą reklamę swoim kosztem, ponieważ oczywiście osoba reklamowana nie wie o moim istnieniu, a ja z racji, że mam mały kanał, to mogę mówić, co mi się podoba. Jeżeli coś mi się spodobało, to chcę to po prostu o tym powiedzieć. Może będzie ktoś miał zajawkę i spróbuję. I tak jestem przygotowany, że akurat o tej pozycji zapomniałem, ale już wracam. O, jestem z powrotem. Rekwizyty się pojawiły, więc jak przed sekundą, dla Was przed sekundą, ja musiałem te książki poszperać, bo o nich zapomniałem, żeby je wyciągnąć. Wspomniałem, że wynalazek w postaci węglowego ogrzewacza do dłoni został pomyślany z myślą o północnoamerykańskich traperach. Bliżej tego tematu właśnie nie będę, dlatego tutaj mała taka mała reklama. Jest takie sobie wydawnictwo jak Stary Wspaniały Świat, prowadzone przez Rafała Wierzbickiego, bardziej w środowisku znanego jako Rufus. I dlaczego ja o tym chciałem tutaj powiedzieć? Ponieważ jest to bardzo oryginalny pomysł na rynek wydawniczy tutaj w Polsce przy zalewie całej masy Bushcraft Weekend, pozycji Survival Weekend. Te tematy robią się na tyle popularne, że schodzą troszeczkę z poziomu, jeżeli idzie o przekazywaną wiedzę, a tutaj mamy coś niesamowicie oryginalnego. I tak. My, którzy siedzimy tutaj w środowisku, to znamy te pozycje, więc ja nie mówię tutaj, jakbym wynalazł coś super nowego, dlatego mam pomysł na przedstawienie tej książki troszeczkę inny niż do tej pory widziałem. Jeżeli ktoś tutaj trafił i o tym nie słyszał, no to się skupcie, bo to jest coś ciekawego. Rufus wyciągnął oryginalne książki napisane przez północnoamerykańskich traperów, którzy oprócz tego, że byli traperami, to mieli jeszcze na tyle fantazji, że umieli swoje opowieści, swoje przygody ubrać w słowa. Oni napisali te 130 lat temu, pod koniec XIX wieku, książki. I te książki na chwilę obecną zostały przez Rufusa wyciągnięte, przetłumaczone na język polski, i to taki polski współczesny, że to się czyta naprawdę fajnie, lekko i przyjemnie. I dzięki temu możemy dotknąć, jak wyglądało takie bushcraftowanie. Czyli inaczej taka turystyka minimalna, może, żeby właśnie się tym bushcraftem za bardzo nie podniecać, jeżeli chodzi o sam termin. Jak wyglądały przygody, życie, obozowanie takich północnoamerykańskich traperów. Ja teraz powiem tak, jak ja kupowałem te książki i zaczynałem je czytać, to ja miałem wyobrażenie takie, że przeczytam sobie książkę, jak było kiedyś i jak dużo się zmieniło. Rany, inni goście, inne czasy, po prostu wszystko inne. I ja się mocno zdziwiłem, że po przeczytaniu tych książek to jest książka, którą tak naprawdę po przeczytaniu sam bym chciał zaraz napisać. Nic się nie zmieniło. Przez 130 lat, jak minęły od napisania ich oryginałów, nic się nie zmieniło. Powody, którymi rządziły tymi ludźmi, żeby udać się w tą przestrzeń leśną, być tym traperem, tak naprawdę ja czułem ten ich opis, że to jest coś, co właśnie mnie też robi, że to są właśnie takie emocje, taka chęć obcowania z naturą. W sumie no dokładnie identycznie bym to ubrał w słowa, gdyby nie to, że dopiero to przeczytałem i to byłby ewidentny plagiat. Więc powody, motywy, które nami rządzą i rządziły, tak się naprawdę okazuje, że tu w głowie one są archetypowe, one są niezmienne i ja czytając to czułem, że no tak, 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 ja to mam tak samo. Co się no zmieniło, to tak naprawdę no co, zmieniło się materiały, z których się sprzęt turystyczny wykonuje. Jakkolwiek też nie do końca wszystkie techniczne rozwiązania. Większość rozwiązań jest znana i stosowana również do dzisiaj, tym takimi jak choćby no, narzędzia. Narzędzia mamy może wykonane z tworzyw sztucznych, chociaż no, nie ma problemu, żeby sobie też zaopatrzyć się te z tworzyw naturalnych. Ale tak naprawdę cała filozofia i sposób bytowania to za dużo się nie zmieniło i to naprawdę się fajnie czyta, że to jest ciągłość historii. Lata lecą, ale czas tak naprawdę, mając wrażenie, jak się to czyta, że czas nie istnieje. Po prostu odpowiednio wcześniej się albo później urodziliśmy, ale motyw i motywacja do udania się tam jest non-topper taka sama do obcowania z naturą. I tutaj mam mój stent na rekwizyty. I po przeczytaniu tych oryginałów można też nabyć ostatnią książkę Rufusa Subarctica, w której robi bardzo, bardzo pięknie zresztą wydaną,
której jest przedstawiona współczesna wyprawa w tamte regiony tundry. Robione wszystkie zdjęcia są aparatem otworkowym, czy wszystkie to nie pamiętam. Wiem, że duża część zdjęć jest robiona aparatem otworkowym, co tym bardziej szacun za to, że się chciało tam tyle czasu siedzieć w tym lesie, chodzić i jeszcze bawić się w fotografię otworkową. Dobra, ale ja tutaj nie daję spoilerów, nie pokazuję, co jest dalej. W każdym razie polecam, ponieważ to napisane w XXI wieku dokładnie oddaje klimat tego, co było napisane pod koniec wieku XIX. Czas nie istnieje, jak mówił Einstein, jest tylko bardzo uporczywą iluzją. Koniec lokowania produktu darmowego, bo uważam, że jest to coś wartościowego i warto o tym było powiedzieć, a wiem, że nie planuję materiałów, które zbliżyłyby się do tematu, w którym warte byłoby to do wtrącenia. Zatem pierwszy ogrzewacz do rąk został wspomniany, 1891 i nic się nie dzieje. Żeby przejść dalej do momentu jakiegoś przełomowego, musimy pojechać do przodu aż o 2 dekady i zmienić trochę kontynent. Musimy pojechać do roku 1912, do 1912 roku, ponieważ następny wynalazek to jest ogrzewacz benzynowy katalityczny wymyślony przez japońskiego naukowca Nichi Matobe. Tylko ja nie znalazłem dokładnej informacji, czy on tam żył w Japonii, więc byśmy się przenieśli ze Stanów Zjednoczonych do Japonii, czy był to może japońskiego pochodzenia obywatel innego kraju. Tego nie wiem, nie udało mi się do tego dojść. W każdym razie mamy tutaj taki wynalazek jak ogrzewacz katalityczny, benzynowy. Czyli, żeby nie brzmieć tajemniczo, tu chodzi już o te takie zipowskie, przerośnięte zapalniczki na benzynę. O metodach, wyglądzie i zasadach działania dalej. Dalej, chronologicznie przenosimy się o praktycznie 40 lat. W latach 50. pojawia się ogrzewacz żelazowo-powietrzny. To już zaspoileruję troszkę. Coś takiego, omówienie za chwilę. I niedługo prawdopodobnie później pojawiają się ogrzewacze chemiczne żelowe. To jest tu taki mały spoiler. To wygląda w ten sposób, znany ze wszystkim, najczęściej kupowane na szybko w Lidlu, bo często do koszy rzucają. Takie właśnie znane na szybko ogrzewacze. Zasada działania, opis wyglądu też za chwilę. I tutaj byśmy skończyli część historyczną, czyli wiemy, że mamy to wszystko, co dzisiaj opowiem, powstaje nam od końcówki XIX wieku do mniej więcej drugiej połowy XX wieku, na tym bazujemy. Więc jest to dosyć szybki w stosunku do przykładowo plecaków rozwój i pojawienie się. I co? Możemy z tego korzystać. Dlatego tak, część historyczną zakończamy i teraz uporządkujemy sobie cztery rodzaje ogrzewaczy, które chciałem tutaj w tym materiale omówić. Pierwszym ogrzewaczem będzie węglowy, idąc chronologicznie, później mamy benzynowy katalityczny, później mamy żelazowo-powietrzny oraz ostatni żelowy. Teraz możemy przejść do opisu. Mam cztery typy, ze sobą fizycznie dwa typy i teraz omawiając je powiem, dlaczego nie posiadam rzeczy, których nie mam, a nie mam ich, ponieważ ich nie używam, ponieważ mam ku temu powód. Powody oczywiście, to co sobie usłyszycie, to są, jak wspomniałem, tylko i wyłącznie rzeczy oparte na moim doświadczeniu, moich wrażeniach. To co jest odpowiednie dla mnie nie musi być i pewnie nie będzie odpowiednie dla Was, więc ja tutaj do niczego nie nawracam, to tak dla jasności. Po prostu sobie mówię, co uważam. Pierwszy ogrzewacz do omówienia, czyli ten najstarszy, czyli ten Jonathana T. Ellisa z 1891 roku, to ogrzewacz węglowy. Jak wygląda? Ja go tutaj nie mam, ja się będę posiłkował tutaj zdjęciami. Mam nadzieję, że tutaj sobie chyba w kadrze zostawiłem wolną przestrzeń. Będę posiłkował się zdjęciami, żeby pokazać, o co chodzi. Więc tak, jeżeli idzie o wygląd, mamy metalowe pudełko, na zewnątrz najczęściej obszyte jakimś, czy obklejone jakimś zamszem, który służy nam za izolację, żeby nas to nie poparzyło. W środku mamy pustą przestrzeń, która też jest wyściełana wełną szklaną i do tego przychodzi nam paliwo, czyli wkład węglowy. To jest tyle, jeżeli idzie o wygląd. To nie jest duże, to mieści się spokojnie w kieszeni. Wiadomo, że skoro ogrzewacze są do dłoni, to zostały tak wymyślone, żeby miały kompaktowe rozmiary. Więc mamy właśnie takie pudełko, które ja tu widzę oczami wyobraźni. Wy prawdopodobnie widzicie na wyświetlone obok. W środku przychodzi, jak wspomniałem, miejsce na paliwo. Tym paliwem jest, i tutaj wchodzimy w chemię, robi się ciekawie, bardzo ciekawie. Tym paliwem jest wkład węglowy, ale nie jest to zwykły węgiel, ponieważ w takich warunkach zamkniętej przestrzeni
ten węgiel po prostu by nam przygasał, dławił się z własnymi spalinami i wszystko by zdechło. Jest to specjalna mieszanka drzewna, która zawiera sobie trzy substancje i jest to oczywiście węgiel, bo to musi być, to jest paliwo. Jest tam domieszana saletra potasowa, ona pełni rolę utleniacza. Jest dodane również krzemian sodu, znany potocznie jako szkło wodne. Dlaczego taka trójka materiałów? I tutaj właśnie robi się fajnie fizycznie i fajnie sobie taką wiedzę, no w sumie podstawową, odświeżyć, no, albo się dowiedzieć, jeżeli się nie wiedziało. Zapalamy węgiel jako jeden składnik, jak wspomniałem, nic się nie dzieje, nam się wszystko zadusza i klops. Dodajemy saletrę potasową. Saletra potasowa pełni tutaj rolę utleniacza, czyli w tej zamkniętej przestrzeni ona powoduje, że reakcja robi się dosyć gwałtowna i żywa, zbyt gwałtowna i zbyt żywa, ponieważ saletra potasowa w połączeniu z węglem spowodowałaby po prostu bardzo szybkie spalanie, gwałtowne spalanie i nagłe spalanie, więc jeżeli byśmy mieli taki ogrzewacz w kieszeni nogawki spodni na nogach, to byśmy najpierw stracili tą kieszeń, później nogawkę i na końcu, no może byśmy nie stracili nogę, chociaż kto wie, w każdym razie mogłaby być nieco pokiereszowana, popalona. Dlatego też dodany jest koniec końców krzemian sodu, czyli to szkło wodne. On z kolei jest niepalny i powoduje, że działanie saletry potasowej zostaje rozłożone w czasie, osłabione i ten czas palenia jest wydłużony. Więc tak działa chemia, to jest ta właśnie trójka składników potrzebna do reakcji i efektywnego działania tego ogrzewacza. A na czym polega efektywność? Efektywność polega na tym, że spalenie jednego brykietu może trwać około 6 godzin. Jeżeli idzie o koszta tego wynalazku, to nie są duże. Tak naprawdę żadne z rozwiązań tutaj nie jest drogie. Taki ogrzewacz w Millwardzie można kupić już za 15, 20, 25 zł. Jeżeli ktoś by chciał od czegoś zacząć tam niemarkowego, ja tam nie sądzę, że można tam coś skiepścić na tyle, że nawet niedbała chińska produkcja by powodowała, że coś się dzieje. 15, 20, 25 zł za ogrzewacz, wkłady węglowe powszechnie dostępne, patrzyłem w internecie sklepów, gdzie można to kupić, jest cała masa, taki jeden wkład to około złotówki, więc no, można powiedzieć, że rozwiązanie jest po taniości. W związku z tym, jeżeli moja Januszowa dusza została uradowana faktem fajnego wyniku, a niskich kosztów eksploatacji, dlaczego się nie zdecydowałem na zakup, dlaczego ja tego tutaj nie mam? Ponieważ generowana temperatura jest efektem spalania. Efektem spalania jest też to, że mamy spaliny. Ja te ogrzewacze do dłoni rzadko kiedy mam w dłoniach, one zazwyczaj lądują na dole w nogach, w skarpetach albo na dole śpiwora i tam uruchamiają właśnie proces robienia ciepła, robi się fajnie ciepło, komfortowo, jak u mnie od dołu się robi komfortowo, to wiem, że już jest dobrze. Nie chcę mieć nic rozrzedzonego i wydzielającego tlenek węgla w zamkniętej przestrzeni syntetycznego śpiwora. Dlatego ja tego tutaj nie mam. Jeżeli ktoś będzie z tym sobie chodził i posiadał w kieszeni i będzie sobie przez cały czas przytomny i świadomy, tak jak u mnie to nie występuje w fazie nocnej, no to czemu nie? Nie do mojego zastosowania. Dlatego tego nie mam, ale rozwiązanie jak najbardziej fajne. Następnym rozwiązaniem, do którego przejdziemy, to jest ten ogrzewacz benzynowo-katalityczny, czyli ten z 1912 roku wynaleziony przez niczego Matobę. On, jeżeli idzie o wygląd, no to wygląda jak przerośnięta zapalniczka metalowa, jest to metalowe pudełko, na dole mamy zbiornik na paliwo, specjalnie rafinowaną benzynę, naftę. O, żeby być na bieżąco, będę widział na co patrzę, będzie łatwiej. Na dole się znajduje zbiorniczek na paliwo. Nad zbiorniczkiem mamy zamocowany knot wykonany z włókna szklanego, niepalny. Tutaj właśnie ta zasada działania zaczyna mi troszkę, akurat w tym wypadku nie do końca jest dla mnie jasna, tego nie do końca rozumiem, ale mamy niepalny knot, który jest otoczony metalową siatką wykonaną z materiału szlachetnego, takiego jak platyna, rod bądź palat. To powoduje, że spaliny są od razu wyciągane z tego knota i ten żar z tego niepalnego knota, że on się nie zadusza pod wpływem wydzielanych przez siebie spalin. Wszystko jest przykryte metalową osłoną z dziurkami, dzięki której jest tam dostęp do powietrza.
Oprócz tego, że nie do końca zrozumiałem spalanie katalityczne, ja tego rozwiązania tutaj również nie mam, pomimo że ono z kolei wygląda najbardziej zacnie i elegancko spośród wszystkich tutaj wymienionych i które będą wymieniane. To ja tego nie posiadam z tego samego powodu co tego węglowego. Ciepło generuje się przez spalanie, w związku z tym mamy spaliny i mamy też żar. Ja znowu tego nie wrzucę sobie po prostu do nóg, do śpiwora. Jeżeli idzie o koszty, to tutaj też nie jest drogo, jak już wspomniałem, nigdzie nie będzie drogo, ponieważ tak, ogrzewacz benzynowy działa nam przez 12 do 24 godzin na jednym zalaniu benzyną. Koszt takiego ogrzewacza zaczyna się od 25 zł. Jeżeli chcemy mieć jakieś tam markowe czy znanych firm, no to możemy wydać razy 2, razy 3, ale też niedużo, no więcej już raczej na to nie wydamy, więc w najbogatszej opcji ja tutaj zaryzykuję, bo ktoś pewnie pokaże za chwilę jakieś customowe wydanie czegoś markowanego jakąś marką samochodu czy producentem samochodu za kupę kasy, ale to co jest w sklepach dane, to będziemy trzymali w granicach 100. Do tego dochodzi nam paliwo. Paliwo w postaci specjalnie rafinowanej nafty. No, nazywamy to po prostu paliwem do zapalniczek. Sprzedawana po 125 ml pudełeczka. Kosztuje 10 do 12 zł mniej więcej. Jedno napełnienie zbiorniczka tego ogrzewacza to mniej więcej 25 ml. Więc jak widzicie, mamy z tego 12 do 24 godzin ogrzewania. No to znowu jesteśmy po kosztach. Jak wspomniałem, ja tego nie korzystam, ponieważ jest za dużo żaru, za dużo spalania do moich zastosowań, ale jest coś takiego. I teraz możemy przejść do następnego rodzaju ogrzewacza. Przechodzimy do tej fajniejszej części materiału, w której prezentuję rzeczy, które mam. Oczywiście takie rzeczy się od razu lepiej prezentuje, bo to widać. Więc przechodzimy do lat 50. XX wieku i ogrzewaczy żelazowo-powietrznych. Ogrzewacz żelazowo-powietrzny po kupnie ma taką formę. Ja polecam zakup z Decathlonu. Za 15 zł dostajemy 10 takich ogrzewaczy. Z tego co się orientowałem w internecie po innych sklepach, jest to dobra cena, więc po co kombinować gdzie indziej co innego. Więc po kupnie otrzymujemy opakowanie zbiorcze takie. Po wyjęciu z opakowania zbiorczego mamy coś takiego. To jest i musi być na razie zapakowane hermetycznie w folię. Ja za chwilę to poświęcę się i wyjmę jeden, zużyję całkowicie nieefektywnie. Aha, dobra, to jest ten moment, w którym to się powinno nastąpić. Ważne jest to, że po otwarciu tego to zaczyna działać. Więc ogrzewacz żelazowo-powietrzny ma taką formę, wygląda jak torebka z herbatą, taka powiększona, jak dwie torebki z herbatą. Więc wewnątrz tego woreczka z celulozy, substancja, która będzie generowała nam ciepło, znajduje się wewnątrz tego woreczka z celulozy. I tyle. Co się dzieje w środku? Co generuje ciepło? Nie woreczek, tylko jak wiadomo środek, co jest w środku. W środku znajdziemy substancję i tu znowu się robi bardzo fajna chemia, tym bardziej, że to jest akurat tutaj łatwa chemia, więc mój ulubiony sposób dogrzewania się jest zarazem najprostszym, dla mnie zrozumiałym. W środku tego woreczka znajdziemy opiłki żelaza, znajdziemy vermiculit, to jest taki naturalny minerał, on normalnie występuje, jest on nośnikiem wody i znajdziemy sól. I to jest wszystko, więc wyobraźcie sobie, że tutaj nie ma absolutnie żadnej chemii. Dlaczego robi się ciepło? Dlaczego robi się ciepło już teraz? W tej chwili czuję w rękach, że się robi ciepło. Po otworzeniu, przed sekundą otwierałem ten woreczek. Dostaje się do tego woreczka powietrze. Zaczyna się reakcja. Reakcja taka, że przez dostęp tlenu do vermiculitu, ten vermiculit zaczyna puszczać uwięzioną w sobie wodę. Woda zaczyna wraz z solą inicjować reakcję korozji opiłków żelaza. Wszystko jest tak w takim granulacie zapodane, że ta reakcja postępuje dosyć gwałtownie. Ja tutaj za chwilę otworzę, jestem ciekawy, czy uda mi się mały dymek wywołać, jak ja to dodam troszkę wody i tą reakcję przyspieszę. W każdym razie cała magia tworzenia ciepła polega na tym, że po prostu tutaj w tej chwili zaczyna nam korodować metal żelazo i tyle. Tutaj nie ma żadnej większej magii.
Co jest ważne przy omówieniu teraz tego typu? Mam z tymi ogrzewaczami największe doświadczenie, więc mogę najwięcej powiedzieć. Jak wspomniałem, tutaj musi się dostać tlen do tego, żeby wermikulit mógł puścić wodę. Dlatego trzeba uważać przy startowaniu tych ogrzewaczy zimą, szczególnie na mrozie, ponieważ jeżeli mamy jakieś bandyckie minus 10, minus 20 stopni, to odpalimy to, otworzymy to na mrozie, na dworzu. Logicznym jest, że przy minus 20 ten wermikulit wody nie puści, bo będzie zamarznięty. Reakcja nie wystartuje. I tutaj jest właśnie wiedza chemiczna, która jest przydatna, żeby wiedzieć, jak z tymi materiałami się obchodzić. To nie to, że macie złą partię i on nie wystartował. On nie wystartuje, jak jest poniżej zera. Dlatego startuje, otwieramy to, wkładamy sobie najlepiej w kieszeń jakąś wewnętrzną, żeby ta woda mogła się uwolnić i rozpocząć reakcję chemiczną. Więc to jest ważne. No i teraz tak. Ciepło emitowane jest tutaj wedle zapewnień producenta przez 6 do 8 godzin. Oczywiście z doświadczenia od razu powiem, że tak, nagrzewa się w okolicach 10 minut, że czuć, że jest ciepło. Bardzo się nagrzewa w ciągu godziny, że jest gorąco. Później ta reakcja trochę spowalnia i ten czas do 5, 6, 7, 8 godziny jest już ewidentnie nie tak gorąco. Jest chłodniej, jest cieplej. Połamek językowy. Temperatura jest wyraźnie niższa, ale dalej stała i grzeje. Więc jeżeli ja sobie zapodaję o pierwszej w nocy, o północy, o pierwszej w nocy coś takiego w nogi, to jest ciepło i ewidentnie jeszcze rano się budzę i czuję, że jest aktywne grzanie, dlatego no, naprawdę ja to rozwiązanie lubię. Lubię je, ponieważ jak już wcześniej zaspoilerowałem, też nie jest drogie. Minusem jest to, że po użyciu tego, co jest jednorazowe, to się nadaje do wyrzucenia. Plusem z kolei, że jest to, jak wspomniałem, skład, jest to ekologia. Wyrzucenie tego powoduje to, że wysypujemy na ziemię po prostu rdze i tyle. No ważne jest też, że jeżeli gdzieś nam się to wysypie, czy otworzy, czy rozerwie, to nie ma powodu do panikowania, to nie jest żaden kret czy inny wynalazek, że w połączeniu z wodą za chwilę nam wypali ciało do kości. Więc to jest moje ulubione rozwiązanie. Tak, ja sobie tutaj jeszcze patrzę na podsumowanie, żeby nic nie przegapić z tego, co sobie tak dokładnie przygotowałem. Więc podsumowaniem tego typu ocieplacza by było to, że jak wspomniałem, na minusie nie wystartuje, ale będziemy tego świadomi i to nie jest problem, ponieważ już, jak już nam wystartuje blisko ciała, gdzie go sobie nagrzejemy, to on będzie działał. I trzeba też pilnować, że reakcja jest zależna od dostępu tlenu. Więc jest opcja, że jak sadzimy sobie to w buta i będzie zbyt szczelnie naszą stopą i butem owinięte, tlen się skończy, reakcja ustanie. Plusem jest to, że znowu oczywiście można ją aktywizować przez ponowny dostęp tego tlenu. Więc ja tutaj jeszcze chciałem zrobić eksperyment, bo nie mogę pokazać, że jest mi ciepło, bo się już mocno nagrzało. Liczę na to, że ja to wysypię, pokażę, jak ta mieszanka trójskładnikowa wygląda i jak dodam trochę turbo wody, że może uda się tą reakcję na tyle gwałtownie przeprowadzić, że chociaż zobaczycie, że następuje takie grzanie, że mam nadzieję na wydostanie się trochę dymu. No i ahoj przygodo, ja w takich warunkach pracować nie mogę. Ostatnie 15 minut materiału, które i tak byłoby jeszcze cięte, właśnie się okazało, że mi aparat się wyłączył, ja tego nie widziałem, więc gadałem do nikogo. Jak wspomniałem, w takich warunkach pracować nie mogę. Omówiłem trzeci żelazo-powietrzny ocieplacz do dłoni. Mam nadzieję, że nagrało mi chyba wszystko, co na ten temat chciałem powiedzieć. Ja tą torebkę rozciąłem, żeby pokazać, jak wygląda to w środku, więc pokazuję jeszcze raz. Reakcja po dostępie takiej ilości tlenu jest dosyć gwałtowna. Talerzyk jest bardzo gorący. Więc pokazuję, że to działa. Jakbyście się zainteresowali, co w środku właśnie tej torebeczki jest, to jest to właśnie taka czarna, fajna substancja. I tyle. Ona, jak skończy pracować, ona stanie się po prostu ruda, ponieważ jedynym efektem tej reakcji chemicznej będzie po prostu wysypanie rdzy. Można to zrobić nawet do śmietnika. Nie ma tu nic toksycznego. Dobra, ale ja już to mówiłem i teraz jestem poirytowany. Czarne na miodzie. O, bogata paleta smaków.
Czwartym i ostatnim, który chciałem zaprezentować ogrzewaczem, jest ogrzewacz żelowy i z tego, co się zorientowałem, właśnie jest to też wynalazek najnowocześniejszy, jakkolwiek nie znam dokładnie daty, nie udało mi się ustalić dokładnej daty powstania tego wynalazku. Przyjmujemy, że jest to ten sam czas, czyli lata albo 50. XX wieku, tak jak te ogrzewacze żelazowo-powierzchowne, albo kilka lat później. Ale nie jest to nic wymyślonego wczoraj. No to co? Jeszcze raz. To, co otrzymujemy po wyjściu ze sklepu, to jest woreczek foliowy. W środku znajduje się żel. Dlatego się nazywa żelowy, albo inaczej, zacznijmy na razie jakiś płyn. Więc w środku woreczka foliowego znajduje się jakiś płyn, a tak dokładnie jest to przesycony roztwór od stanu sodu. Więc chciałem zwrócić uwagę, że tutaj również jest dosyć naturalnie, tu nie ma żadnej chemii. I co najważniejsze, nie boimy się, jeżeli nie wiem, kupilibyśmy coś takiego dziecku, żeby mogło się ogrzewać gdzieś tam na przystanku, czy idąc w czasie mrozu do szkoły. Gdy to się wyleje, to się nic złego nie stanie, tutaj nie ma żadnej jakiejś chamskiej chemii. Przesycony roztwór od stanu sodu. Teraz, żeby zrozumieć, jak to działa, a mi tutaj już działa bardzo dobrze, ponieważ przy pierwszej próbie opowiedzenia o tym, no to ładnie wszystko opowiedziałem i pokazałem. Więc działa bardzo fajnie i gorąco, więc zanim przejdę do omówienia, ile czasu trwa ciepło, wytwarzanie ciepła i jakie to ciepło jest, omówmy sobie właśnie coś najbardziej fascynującego, zasady działania, ponieważ też w tym wypadku, jak w tych żelazowo-powietrznych, chemia tutaj to jest prawdziwa, ta chemia jest prawdziwą magią. Mamy roztwór przesycony od stanu sodu. Co to jest roztwór przesycony? Tutaj każde słowo będzie się liczyło, więc postaram się być w miarę skupiony. Roztwór przesycony to roztwór o stężeniu większym od roztworu nasyconego, to brzmi logicznie, w danej temperaturze. W danej temperaturze jest słowem, kluczem, żeby takie roztwory można uzyskiwać. Czyli mamy tutaj roztwór od stanu sodu w temperaturze, jak się tutaj znajduje, pokojowej. A właśnie temperatura nie jest pokojowej, bo mam kurde trzy lampy, które we mnie świecą i ja szczerze mówiąc... O, już mam troszkę dosyć stylowy. Przesycony roztwór od stanu sodu, jeżeli to przelejemy do kubeczka i będziemy merdali sobie wodą, to tego stanu sodu rozpuścimy w sobie tylko pewną określoną ilość w naszej temperaturze pokojowej. Żeby uzyskać roztwór przesycony, podnosimy tą temperaturę, ponieważ się okazuje, że w wyższej temperaturze możemy rozpuścić tej substancji więcej. Rozpuszczamy w tej wyższej temperaturze ile się da i powoli schładzamy. Bardzo powoli, delikatnie, jeżeli nie wszystko udało nam się rozpuścić, wyjmujemy tak zwane zalążki krystalizacji z tej cieczy, żeby nie przywróciły jej do punktu pierwotnego, do punktu równowagi. Schładzamy ten roztwór przesycony i co otrzymujemy? Otrzymujemy roztwór niestabilny, metatrwały. Też bardzo dwa fajne chemiczne określenia, ale jak się w nie trochę wgłębiłem, to po zapoznaniu się z tą wiedzą poczułem się człowiekiem mądrzejszym, bardziej kompetentnym, więc jedziemy, chcę to wytłumaczyć, bo to też pokazuje, jak fajnie to działa. Roztwór niestabilny, metatrwały. Musimy zrozumieć sobie zasadę, musimy sobie zrozumieć definicję słowa metatrwały. Metatrwały to jest stan delikatnej równowagi, w którym są możliwe odchylenia od tej równowagi w pewnym zakresie. Jakkolwiek ten stan równowagi ma punkt krytyczny, który, gdy zostanie przekroczony, spowoduje powrót tej substancji do stanu równowagi. Niestabilność polega właśnie na tym, że to jest ten, który przed chwilą mi posłużył do zaprezentowania. Całe szczęście ręce mam dwie, ogrzewacze w związku z tym również mam dwa. W środku mamy przesycony roztwór od stanu sodu w ogrzewaczu numer 2, w którym proces krystalizacji się jeszcze nie rozpoczął. Na czym polega proces, ten stan równowagi i delikatnych odchyleń? Mianowicie, dla nas się wydarzy, jeżeli ja tym będę pukał sobie, to że wytwarzam mocne odchylenie od równowagi i to ciecz tak wstrząśnięta powinna już zacząć do tej równowagi wracać. Jakkolwiek to nam się tylko wydaje, możemy to zrzucić również z 2 metrów na kafelki. Właśnie tak patrzę na te kafelki, ale nie będzie mi się chciało schylać po to. Też się nic nie wydarzy. Tutaj punkt krytyczny, jeżeli idzie o odchylenie równowagi,
znajduje się w tej miniaturowej małej blaszce. Nie wiem, nie mam pojęcia, czy będziecie widzieli, że tutaj takie coś pływa. Nie jest to blaszka wykonana z żadnego magicznego tworzywa, nie jest to blaszka wykonana ani z kryptonu, ani z uranu, ani z wzbogaconego plutonu. Jest to zwykła metalowa blaszka. W sobie po prostu ma tyle energii w jednym punkcie skondensowanej, że poprzez jej przełamanie, zgięcie, tworzy się nam właśnie delikatnie, mikroskopowo zaląży krystalizacji i ta ciecz nagle staje się niestabilna, ona zaczyna wracać do poziomu swojego stabilnego przez wytrącanie tego nadmiarowo rozpuszczonej substancji. Rozpoczyna się krystalizacja i tej krystalizacji towarzyszy wytwarzanie się temperatury. Tutaj mamy tą magię, dlaczego to się robi ciepłe. Więc ja sobie teraz sprawdzę, czy to się na bak nagrywa, bo trzeciego nie mam i nie powiem co. Takiego ogrzewacza, więc nie będę tego powtarzał trzeci raz, więc sekundka. Dobra, jest czerwona kropka. Tak się nic nie dzieje, ale bierzemy tą blaszkę i ją punktowo zginamy. Mam nadzieję, że dźwięk był słyszalny. Widać ten piękny, bo to jest bardzo ładny proces krystalizacji. Który zachodzi w środku. Dobra, ja sprawdziłem. Średnio będziecie to widzieli. No niestety, jeżeli to ma być w miarę oświetlone, to akurat ten materiał i ta pudrowana folia tutaj powoduje, że nie za dużo widać. Proces krystalizacji robi się tutaj i tutaj nie za dużo wiem, że będziecie widzieli. Dobra, w każdym razie to robi się twarde i przy tym gorące następuje proces krystalizacji. Robi się ciepłe, robi się mega ciepłe, robi się gorące i dlatego to działa. Teraz możemy przejść do cech takiego działania. Mianowicie jest to rozwiązanie, które posiadam, ale nie jest ono moim ulubionym, ponieważ ten proces zachodzi szybko i gwałtownie. Ja sobie sprawdzałem kilka razy, to jest maksimum do 30 minut, jeżeli można liczyć na otrzymywanie z tego jakiejś temperatury. Przez pierwsze 5 minut jest mega gorąco. Teraz właśnie sobie doczytałem, że do 55 stopni to ustrojstwo się może rozgrzać, później dosyć szybko zaczyna stygnąć, przy 20-30 minucie jest zaledwie ciepły. Jest to fajne w krytycznej fazie, jeżeli musimy na szybko, niezawodnie temperaturę otrzymać, żeby nie bawić się w start tego, jak tego żelazowo-powietrznego, że on potrzebuje kilkunastu minut, tak żeby się tak na dobre rozhulał. Tutaj robimy ten pstryk, mamy po kilku sekundach mega gorące opakowanie, więc w sytuacji krytycznej od razu jest mega ciepło. Niestety wadą jest to, że to nie jest lekkie, to waży. I właśnie jak wspomniałem, dosyć krótko grzeje, więc dźwiganie dwóch takich to jest, ja tutaj mam gdzieś wagę przygotowaną, zapomniałem to zważyć. Niestety wagi nie znalazłem, ona całe moje życie znajdowała się tam, ale ostatnio robiliśmy wiosenne porządki i chyba Monika gdzieś się przesunęła, nie ma wagi w całym miejscu. Przyjmijmy ogólnikowo, to nie jest lekkie, to jest ciężkie, ja myślę, że to w granicach pół kilograma waży, tak jak ja to tutaj. Nie no, troszkę może mniej, ale nie dużo. 300-400 gramów bym przyjmował, że to tutaj waży, więc jak za 20-paru minutowy zastrzyk ciepła, a później będzie zimne, jak temperatura otoczenia, wydaje mi się, że to jest ciężkie do dźwigania. Jakkolwiek, jeżeli nie jesteśmy mega pewni warunków i tego, czy grożą nam jakieś odmrożenia, czy nie, to jest no, mega pewnik na start. Budzimy się w nocy, bez żadnego wachlowania, zaczynania ciepła pod kurtką, to od razu się załącza i jest mega gorąco. Więc w zależności od waszego wyczucia komfortu, temperatury w nocy, co może być, czy będzie bardzo kiepsko, czy nie, można wziąć, nie trzeba. Zaletą tego rozwiązania jest to, że jest ono wielorazowe. Po całym zużyciu wracamy do domu, ładujemy to do wrzątku, tam 10 minut sobie to gotujemy i jest jak nowe. Producent mówi, że można to ładować do 1000 razy i będzie działało. Więc to by było czwarte i na nieszczęście drugi raz nagrywane rozwiązanie. I to byłyby wszystkie cztery, które chciałem w tym materiale zapodać. Przedstawić. Jest jedno małe podsumowanie jeszcze, ponieważ ja tutaj omówiłem wynalazki techniczne produkcji masowej, stosunkowo młodo nowe, ale tak naprawdę no, mamy jeszcze coś tak tradycyjnego jak termofor zwykły, czyli gumowy worek na ciepłą wodę, oprzyty jakąś ładną, najlepiej babcinym wzorkiem,
jakiegoś regionu czy innym ozdobnym. I to jest rozwiązanie też mega stare, mega tradycyjne. Minusem tego oczywiście jest to, że taki termofor waży, może nam się przez przypadek wylać w środku nocy i może być niekomfortowy, więc to podaję jako ciekawostkę, że nie jestem ignorantem i naprawdę sobie trochę o tych rozwiązaniach poczytałem. W sytuacji survivalowej, zagrożenia życia i chyba myślę, że właśnie tym akcentem zakończę. Zacząłem od kus, że tym akcentem zakończę. No to też pamiętajmy, że my generujemy ciepło i generujemy ciecz. Więc w sytuacji survivalowej załatwiamy naszą potrzebę w postaci jedynki i tylko tej postaci do butelki. Ma ona temperaturę naszego ciała 36,6 stopni, jeżeli wszystko jest ok. Przez jakiś czas będzie oddawała ciepło przez tą butelkę, jak się nie wyleje, i też będzie pełniła rolę ogrzewacza. Więc tym miłym akcentem chciałem zakończyć ten materiał. Widzimy się następnym razem, może mam nadzieję przy okazji gdzieś w terenie, chociaż nie ukrywam, że już powolutku do tego mojego studia zaczynam się przyzwyczajać. Więc dziękuję za wysłuchanie tego przydługiego materiału z wieloma odgałęzieniami w jedną albo w drugą stronę, ale ta miejscówka sprzyja do lekkich takich pogadanek nie do końca super ścisłych. Dziękuję wszystkim za obejrzenie. Po tym materiale nie sądzę, żebym powiedział, jak Ci się podobało, to subskrybuj, ale jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to zapraszam na inne, bardziej takie konkretne i techniczne, to znaczy techniczne, gdzieś na wyjściach materiały na zewnątrz. Jeżeli one się spodobają, wtedy mogę poprosić o subskrypcję. Do stałych widzów wszystkich serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w następnym materiale, być może w komentarzach, jeżeli coś ewidentnie skiepściłem i będzie wymagana nagana i komentarz korygujący. Dzięki, cześć i czołem, do zobaczenia w następnym materiale.